Dawno temu w dalekiej krainie żyła bardzo smutna czarownica. Powodem jej smutku był fakt, iż nigdy nie miała dzieci. Jednak jakby jedno miała, mogłaby mu przekazać wszystkie jej sekrety i moce. Tak więc podjęła decyzję, że zabierze pierwszą dziewczynkę, która się urodzi, i wychowa ją jak własną, z dala od wszystkich. Zło i magia zapanuje nad całym światem! Niedaleko od czarownicy mieszkało pewne małżeństwo, które żyło z rolnictwa. Pewnego dnia mężczyzna dostał niespodziankę. Jego żona przekazała mu wspaniałe wiadomości. Będziemy mieć dziecko! Niestety ich szczęście nie trwało długo. Młoda kobieta mocno zachorowała. Z każdym dniem traciła na wadze. Jeśli wkrótce nie wyzdrowieje, straci swoje dziecko. Jej mąż próbował wszystkich dostępnych leków i ziół, ale nic nie pomagało. Ostatni lekarz, do którego się udał, powiedział mu, że jest pewien sposób, aby uzdrowić żonę. Jest pewna zła czarownica, tylko ona posiada zioło, którego potrzebujesz. W niej cała nadzieja. Mężczyzna zebrał w sobie całą odwagę, udał się do zamku czarownicy i zapukał do drzwi. Kto tak się dobija do mych drzwi? Musisz mieć ważną sprawę do mnie. Moja żona jest bardzo chora i jest coraz gorzej. Słyszałem, że masz lekarstwo na chorobę, z którą walczymy. Naprawdę? A czemu ja miałabym pomóc? Błagam cię, nie odwracaj się. Moja żona jest w ciąży. Jeśli jej nie wyleczę, stracę je obie. Po zrozumieniu ich sytuacji, czarownica zmieniła zdanie i postanowiła im pomóc. Jeśli tak jest, to pomogę. Czarownica dała mu lecznicze zioło. Daj kawałek listka twojej żonie każdego dnia. Zobaczysz, że jej to pomoże. Młody mężczyzna był bardzo szczęśliwy i pobiegł do domu. Jego żona jadła liść każdego dnia. Zaczęła zdrowieć i przybierać na wadze, którą straciła. Niestety, zioło, które dała czarownica, skończyło się po paru dniach. Młoda kobieta znów była mocno chora, tym razem nawet szybciej niż ostatnio. Nie mając wyjścia, jej mąż zapukał do drzwi czarownicy raz jeszcze. Czarownica wiedziała, że to on wrócił. Dała mu garść nasion. Te nasiona wyleczą twoją żonę. Weź je i zasiej na polu w waszym ogrodzie. Wtedy będziesz mógł uratować żonę i dziecko. Ale pod jednym warunkiem. Jeśli będziecie mieli córeczkę, oddacie ją mnie. Nigdy się na to nie zgodzę. Ulecz ją sam. Czarownica zamknęła mu drzwi przed nosem. W smutku mężczyzna wrócił do domu. Nie był w stanie nic powiedzieć swojej żonie. Dni mijały, a młoda kobieta czuła się coraz gorzej. Dziecko było w niebezpieczeństwie. Mężczyzna miał teraz problem z zaśnięciem. Jeśli nie przyjmie oferty czarownicy, straci je obie, żonę i dziecko. Jeśli zaakceptuje tę ofertę i będzie miał syna, ocali ich oboje. Tak więc zdecydował się i poszedł do zamku czarownicy. Zgodził się. Wrócił do domu z workiem nasion. Posadził nasiona tak, jak poradziła czarownica. Wyrosły bardzo szybko. Mężczyzna pomagał i karmił żonę liśćmi, które wyrosły. Po kilku dniach jego żona poczuła się lepiej, aż całkiem wyzdrowiała i urodziła zdrowe dziecko. Ale młody mężczyzna martwił się o jedno. To piękna dziewczynka. Tego samego dnia w zamku króla odbywała się wielka uroczystość. Królowa urodziła chłopczyka. Król był bardzo szczęśliwy, ponieważ to on będzie rządził państwem po królu.
ludzie bardzo kochali ich króla i królową. Nikt by nigdy nie pomyślał, że ta dwójka nowonarodzonych dzieci kiedyś się spotka w przyszłości. Szczęście młodego małżeństwa nie trwało długo. Tego samego dnia przyszła czarownica i domagała się dziecka. Para oddała jej córeczkę we łzach i pożegnali się. Moje maleństwo! Teraz należy do mnie, ale spokojnie, zaopiekuję się nią i dam jej na imię Rozpunka. Czarownica zabrała dziecko do wieży, która była głęboko w lesie. Czarownica wchodziła po schodach na samą górę. Tam była komnata, w której żyło dziecko. Rozpunka, moje piękne dziecko! Myśląc, że czarownica to jej mama, Rozpunka cały czas żyła we wieży. W ciągu dnia mogła bawić się na polanie przed wieżą, ale kiedy nadchodziła noc, musiała wejść do komnaty na szczycie wieży. Czarownica nigdy nie obcinała złotych włosów Rozpunki. Czesała je każdego dnia, a mała dziewczynka bardzo to lubiła. Minęły lata, a Rozpunka urosła i była piękną młodą panną. Pewnego dnia czarownica podeszła do wieży i zawołała Rozpunkę. Rozpunko, moja córko! Rzuć swoje włosy na dół. Rozpunka rzuciła włosy przez okno i dosięgły ziemi. Świetnie! Czarownica weszła po schodach do góry, odwróciła się do nich i wyszeptała magiczne zaklęcie, które spowodowało, że schody runęły. Żadne zaklęcie nie naprawi tych schodów. Patrząc na schody ze zdumieniem, Rozpunka zrozumiała, że już nigdy nie wyjdzie z wieży. Aby dostać się do Rozpunki, czarownica każdego dnia ją wołała i wchodziła po jej włosach. Rozpunka! Rozpunka! Rozpunko, zrzuć swoje włosy, to twoja mama! Po usłyszeniu jej głosu, Rozpunka zrzucała swoje włosy na dół, a czarownica mogła się po nich wspinać. Mamo, dlaczego nie mogę już wychodzić z wieży? Dlaczego mnie tu trzymasz? Och, moja droga córko, kocham cię tak bardzo, że chcę cię chronić przed całym złem tego świata. Rozpunka spędzała całe dnie śpiewając i rozmawiając z ptaszkami, które ją odwiedzały. W zamku króla książę, który urodził się w tym samym czasie co Rozpunka, wyrósł na młodego mężczyznę. Teraz, kiedy król był już stary i chory, chciał, aby książę przejął jego tron. Ożenił się z księżniczką i miał syna. Niestety wiele księżniczek odwiedziło zamek, ale książę nie mógł odnaleźć tej prawdziwej miłości. W końcu książę wyruszył w podróż, aby odnaleźć tą jedyną miłość. Kiedy dotarł na skraj lasu, gdzie była ukryta wieża, zapytał rycerza. Nigdy nie byłem w tej części lasu. Chodźmy tędy przez las, może znajdziemy skrót. Mój książę, ten las jest magiczny. Podobno kto do niego wejdzie, już nie wychodzi. Sam to wymyśliłeś. Może to plotka. Przekonajmy się sami. Książę i jego rycerze wjechali do lasu. Książę czuł się pewnie, ale jego pomocnicy już nie. Chwilę później pojawiła się wieża Rozpunki. Nagle usłyszeli jej głos, jak śpiewa. La 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 la
to za piękny głos. Kiedy zbliżali się do wieży, książę dojrzał śpiewającą Rozpunkę. Przyglądał się jej z zachwytem. W tej chwili pojawiła się czarownica i krzyczała do Rozpunki. Rozpunko! Rozpunko! Rozpunko, zrzuć swoje złote włosy na dół! Słysząc głos czarownicy, Rozpunka rzuciła swoje piękne złote włosy na dół, a czarownica wspięła się po nich do góry. A więc ma na imię Rozpunka. Książę zdecydował się poczekać przy wieży i obserwował Rozpunkę. Czarownica schodziła na dół każdego ranka i wchodziła każdego wieczora. Rozpunko! Rozpunko! Rozpunko, rzuć swoje włosy na dół! W końcu książę zebrał się na odwagę, podszedł do wieży, kiedy czarownicy nie było i zawołał. Rozpunko, Rozpunko! To był pierwszy raz, kiedy Rozpunka słyszała inny głos niż jej mamy. Najpierw trochę się bała, ale potem ciekawość skłoniła, że wyjrzała na dół przez okno. Zobaczyła młodego mężczyznę, który się jej przyglądał. Kim jesteś i skąd znasz moje imię? Jestem księciem tego królestwa. Usłyszałem twój wspaniały głos i chcę cię poznać. Nie mogę rozmawiać z obcymi. Odejdź, proszę. Nie skrzywdzę cię, obiecuję. Proszę, zejdź na dół, aby porozmawiać. Nie mogę, nie mam schodów. Nagle Rozpunka zobaczyła, że nadchodzi jej mama. Szybko, odejdź stąd, moja mama nie może cię zobaczyć. Książę szybko schował się za drzewami. Kiedy czarownica dotarła do wieży, zawołała ją. Rozpunka zrzuciła włosy, a ona wspięła się do góry. Książę odwiedzał ją codziennie i zostali przyjaciółmi. Kiedy wiedziała, że książę jej nie skrzywdzi, rzuciła mu swoje włosy. Książę złapał jej piękne, jasne włosy i wspiął się na górę. Rozpunka była bardzo szczęśliwa, bo to była pierwsza osoba, którą poznała i stała tuż przed nią. Dlaczego mama cię trzyma w tej wieży? Mama mi powiedziała, że świat jest przepełniony złem i stara się mnie chronić. Ale to jest szalone. Żadna mama nie powinna trzymać córki w takim miejscu. Tak, to prawda, zło gdzieś tam jest, ale jest też dużo piękna dookoła nas. Rozpunka była bardzo ciekawa, czy to, co mówi książę, to prawda. Wszystko, czego pragnęła, to zobaczyć prawdziwy świat na zewnątrz. W końcu podjęli decyzję, uciekną razem. Tej nocy, kiedy czarownica przybyła, zobaczyła, że Rozpunka już zrzuciła swoje włosy. Rozpunka mnie widziała i zrzuciła swoje włosy na dół. Kiedy weszła na górę, co zobaczyła? Włosy Rozpunki były przywiązane do ściany, a jej nigdzie nie było. W tej chwili czarownica zrozumiała, że Rozpunka uciekła. Rozpunka obcięła swoje włosy i przywiązała je do ściany. Za ich pomocą ona i książę zeszli na dół wieży. Rozpunko! Rozpunko, jak mogłaś mnie zdradzić? W tym czasie książę i Rozpunka wyjechali z magicznego lasu. Plotki o magicznym lesie były wymyślone przez czarownicę, aby nikt nie odnalazł Rozpunki. Rozpunka oraz książę w końcu dotarli do zamku. Książę zabrał Rozpunkę do króla i królowej. Zobaczyli, że król stał przed nimi zdrowszy niż kiedykolwiek. Ojcze, wyglądasz bardzo dobrze. Jak to się stało? Lecznicze zioło pomogło twemu ojcu. Jak ono się nazywało? A tak, Rozpunka.
Rozpunka? Książę zaczął opowiadać, jaką przeżył przygodę. Wtedy król opowiedział o pewnej starszej parze, która dała mu zioło i opowiedzieli historię o złej czarownicy, która zabrała im dziecko, aby uleczyć matkę. Książę i Rozpunka od razu pojechali do domu starszej pary. Jak tylko starsza kobieta zobaczyła złotowłosą Rozpunkę, wiedziała, że to jej córka. Moja córeczko, kochanie, nareszcie cię odnalazłam. Słuchając prawdziwej historii od początku, Rozpunka powróciła do swoich prawdziwych rodziców. Wkrótce po tym Rozpunka oraz książę pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. A co stało się z czarownicą, która utknęła we wieży? Król zamknął ją tam i kazał pilnować strażnikom, aby nie uciekła. Razem z nią jej czary i sekrety całkiem zniknęły. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, był piękny zamek. W tym wspaniałym zamku mieszkała najpiękniejsza królowa. Tylko jedna rzecz mogła ją uszczęśliwić. Jej największym marzeniem było mieć piękną córeczkę. Pewnego mroźnego zimowego dnia, kiedy królowa szyła przy oknie, nagle ukuła się w palec igłą. Natychmiast przetarła krew chusteczką i pomyślała życzenie. Chciałabym córeczkę, której skóra będzie biała jak śnieg, oczy błyszczące jaśniej od najpiękniejszych diamentów, jej twarz będą zdobić piękne czerwone usta, a jej serce będzie pełne radości. Aż pewnego dnia życzenie królowej spełniło się. Miała piękną córeczkę. Nazwali tą piękną dziewczynkę Śnieżka. Lata mijały szybko, jednak ich szczęście nie trwało długo. Królowa zachorowała i wkrótce po tym odeszła. Po pewnym czasie król postarzał się i stał się bardzo słaby, więc ożenił się ponownie z inną kobietą. Nowa królowa była piękną kobietą, ale miała złe serce. Była arogancka i zazdrosna. Każdego dnia królowa wpatrywała się w swoje magiczne lustro i zadawała to samo pytanie. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A magiczne lustro odpowiadało. Nigdy, wasza wysokość. Ty, królowo, jesteś najpiękniejsza na świecie. Królowa była bardzo zadowolona z tej odpowiedzi. Wraz z pojawieniem się złej królowej, wszystko w zamku zaczęło się zmieniać. Przez jej złe uczynki, królestwo musiało się zmagać z licznymi kłopotami. Aby wszystko naprawić i poradzić sobie z kłopotami, król musiał opuścić zamek. Zła królowa była bardzo zadowolona, że król opuści zamek, bo mogła robić wszystko, co chciała. Lata mijały szybko, a Śnieżka dorastała i stawała się piękną młodą damą. Nieopodal zamku książę ujrzał nagle odbicie Śnieżki w rzece, z której pił wodę. Natychmiast rozejrzał się dookoła, ale nie zobaczył nikogo poza ptaszkami latającymi nad jego głową. Pewnego dnia zła królowa ponownie stanęła przed swym magicznym lustrem i zapytała. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Zwierciadło odpowiedziało. Przykro mi, ale nie ty, moja wspaniała królowo. Śnieżka jest najpiękniejsza na świecie. Królowa wpadła w szał, gdy usłyszała tą odpowiedź. Natychmiast wezwała do siebie jej najlepszego myśliwego i dała mu potworny rozkaz. Zabierz Śnieżkę do lasu i przynieś mi jej serce. Jeden z rycerzy przyprowadził Śnieżkę do królowej. Witaj, Śnieżko! Pomyślałam, że możesz się nudzić w zamku. Idź zaczerpnąć świeżego powietrza do lasu. Nie martw się,
mój najbardziej zaufany myśliwy zadba o twoje bezpieczeństwo. Myśliwy zaprowadził Śnieżkę w głąb lasu. Musiał wykonać rozkaz królowej. Ale widząc wielkie serce Śnieżki, pełne dobroci i miłości, myśliwy nie potrafił jej skrzywdzić. Ostrzegł ją, by nigdy więcej nie wracała do zamku. O zachodzie słońca zostawił ją samą w lesie i wrócił do zamku. Śnieżka bardzo się bała być w mrocznym lesie całkiem sama. Usiadła pod drzewem i zaczęła płakać. Płakała tak długo, aż w końcu zasnęła. Rano Śnieżkę obudziło ćwierkanie ptaszków. Dookoła niej zebrało się wiele malutkich zwierzątek, jej nowych przyjaciół. Zwierzątka wiedziały, kim jest Śnieżka i kochały swoją księżniczkę, więc wskazały jej drogę. Zaprowadziły ją do domku, który był taki uroczy i malutki jak one. Troszkę niepewnie Śnieżka otwarła drzwi. W środku domku wszystko było bardzo małe i panował okropny bałagan. Śnieżka nie wiedziała, do kogo należy ten dom, ale nie miała dokąd pójść, więc postanowiła tam posprzątać. Po wysprzątaniu całego domu i sprawieniu, że stał się czysty i przytulny, Śnieżka zaczęła gotować, używając malutkich naczyń. W tym maleńkim domku łóżka również były malutkie. Ale Śnieżka była tak bardzo zmęczona, że zasnęłaby gdziekolwiek. Czuła się bezpiecznie w małym domku i zasnęła na kilku małych łóżeczkach złączonych razem. Wieczorem 7 krasnoludków, którzy byli uroczymi właścicielami domku, wróciło w swoje skromne progi. Gdy weszli do środka, byli bardzo zaskoczeni. W domu panował porządek i było bardzo przyjemnie, a do tego pachniało pysznym jedzeniem. Gabcio od razu chciał zjeść zupę, ale z powodu swojej niezdarności rozlał ją na podłogę. Mędrek próbował się dowiedzieć, o co chodzi. To mi wygląda podejrzanie. Kto to wszystko zrobił? Jeśli tylko mógłbym iść spać, czuję, że znalazłbym odpowiedź na wszystkie te pytania. Powiedział Śpioch ziewając. 7 krasnoludków pospiesznie weszło po schodach. Kiedy weszli do sypialni, nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Najpiękniejsza dziewczyna, jakąkolwiek widzieli, leżała na ich małych łóżeczkach. Słysząc ich, Śnieżka podskoczyła ze strachu i natychmiast się obudziła. Zobaczyła 7 par oczu wpatrujących się w nią. W końcu, wahając się, powiedziała: Nazywam się Śnieżka. Przepraszam za kłopot. Nie miałam złych zamiarów. Tego jesteśmy pewni. W przeciwnym razie, dlaczego wysprzątałabyś cały dom i ugotowała nam obiad? Odpowiedział Mędrek i przedstawił wszystkich. Jesteśmy 7 krasnoludkami. To jest Wesołek, Gderek, Fajtłapek, a Psik, Nieśmiałek i ja, Mędrek. I... I oto on, Śpioch. Śnieżka była bardzo szczęśliwa, że ma 7 nowych, wesołych przyjaciół. Śnieżka opowiedziała im wszystko, co się wydarzyło. Ta historia bardzo zasmuciła 7 krasnoludków, więc zaproponowali Śnieżce, aby z nimi zamieszkała. Śnieżka od razu się zgodziła i bardzo im pomagała w obowiązkach domowych. Od tej pory wiedli razem pełne radości i spokoju żyć, ale ich szczęście nie trwało długo. Pewnego dnia zła królowa ponownie zapytała swoje magiczne lustro. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Odpowiedź lustra była taka sama jak ostatnio.
Przykro mi, ale nie ty, moja droga królowo. Śnieżka jest najpiękniejsza na świecie. Królowa była pewna, że Śnieżka nie żyje. Nie wiedziała, że serce, które przyniósł jej myśliwy, należało do jelenia. Postanowiła sama na dobre pozbyć się Śnieżki. To był kolejny radosny poranek w domu siedmiu krasnoludków. Śnieżka żegnała się z krasnoludkami wychodzącymi do pracy, całując ich w policzek. Mędrek jak zawsze powtórzył jej ostrzeżenie. Pamiętaj o naszej zasadzie. Jeśli ktokolwiek obcy zapuka do drzwi, a nas nie będzie w domu, nie otwieraj mu. Dobrze, mędrku, ale proszę was, nie przychodźcie późno. Podczas gdy Śnieżka przygotowywała obiad, usłyszała pukanie do drzwi. Nie spodziewała się, że krasnoludki mogą wrócić o tak wczesnej godzinie. Kto tam? Mędrku, to wy? Z zewnątrz dobiegał głos starszej kobiety. Nie mam złych zamiarów, moja droga dziewczynko! Otwórz, proszę! Patrząc przez wizjer, Śnieżka zobaczyła starszą, biedną kobietę stojącą na zewnątrz i pomyślała, że staruszka nie może jej zrobić krzywdy. Och, moja droga, piękna dziewczynko! Jestem biedną staruszką i akurat tędy przechodziłam. Jeśli dasz mi miskę zupy, będę ci dozgonnie wdzięczna. Śnieżka zaprosiła staruszkę do środka i poczęstowała ją zupą. Dziękuję, moja droga. Nie mam pieniędzy, ale mam dla ciebie najsmaczniejsze i najpiękniejsze czerwone jabłko. Nawet jeden gryz sprawi, że poczujesz się jak w niebie. Śnieżka z zaciekawieniem ugryzła jabłko i od razu, jak to zrobiła, straciła przytomność i upadła na podłogę. Staruszka to nikt inny jak przebrana zła królowa, a jabłko było przepełnione trucizną. Jeden kęs wystarczył, by Śnieżka zapadła w głęboki sen, z którego nigdy nie będzie mogła się obudzić. Kiedy siedmiu krasnoludków wróciło do domu, znaleźli Śnieżkę leżącą na podłodze. Mędrek znalazł nadgryzione jabłko. To jabłko, które ugryzła, musiało być zatrute. To na pewno sprawka królowej. Śnieżka była przepiękna nawet we śnie. Krasnoludki położyły ją w szklanej skrzyni wykonanej z najcenniejszych klejnotów. A skrzynię położyli na wzgórzu, tak by wszyscy leśni przyjaciele mogli zobaczyć Śnieżkę. Pewnego dnia do lasu, w którym spała Śnieżka, przybył książę. Przyjaciele Śnieżki zaprowadzili go do szklanej skrzyni, w której spała. Książę nie mógł uwierzyć własnym oczom. Piękna księżniczka, którą widział raz w odbiciu rzeki i o której marzył, leżała naprzeciwko niego. Podniósł wieko skrzyni i pocałował Śnieżkę. W tym momencie marzenia Śnieżki i księcia spełniły się. Ich miłość przezwyciężyła klątwę i Śnieżka otworzyła oczy. W tym samym czasie król dowiedział się, co spotkało jego córkę. Zniszczył magiczne lustro i wyrzucił królową z zamku jak najdalej, jak to tylko możliwe. Śnieżka w końcu wróciła do zamku i pojednała się z ojcem. Śnieżka i książę mieli wspaniałe wesele. Król, Śnieżka, książę i siedmiu krasnoludków żyli długo i szczęśliwie.